Zostańmy tutaj. Weź tą wiedzę. Niech nie podsłuchuje. Możemy mówić spokojnie. Pan zmierzył mi się. Brat zmierzył mi się z miłości do pani. Ach, wiem, jak to mi się być ciężko. Całym sercem biorę udział w tej sprawie. Jakoż miłą pocieką jest posiadać życzliwość osoby takiej jak pan. Błagam, abyś na zawsze zechciał mi zachować tą szlachetną przyjaźń. Podwójnie cenną w moich smutnych losach. Daję słowo, kapitalne głupstwo, strzeliliście oboje. Wreszcie mi się zawczasu nie zmierzyli z całą historią. Oszczędziłabym z wami z pewnością nie jednego kłopotu. Cóż robić? Widocznie mój zły los pokierował tak tą sprawą. Ale piękna Marianna, powiedz, jakie ty masz plany? Mój Boże, czyż w mojej mocy jest czynić jakieś postanowienia? Żadnego oparcia nie ma dla mnie w tym sercu, jak tylko same życzenia. Żadnego współczucia, sympatii, ani śladu zdolnego do przywiązania. Cóż mam powiedzieć, Kleancie? Postaw się na moim miejscu. Radź, rozkazuj sam. Zdaję się zupełnie na ciebie. Zbyt jestem pewna twojego charakteru, ale już mógłby żądać czegoś sprzecznego z honorem i przystojnością. Ach, i cóż za los, być ograniczony do tego, na co pozwalają ciasne uczucia surowego honoru i mało dużej przystojności. Cóż chcesz, gdybym nawet chciała pominąć względy powinnego jej płci, nie mogę zapomnieć o mojej matce. Ją staraj się przekonać, użyj wszelkich dróg, aby ją zjednać. Możesz szczęśliwość, na co tylko masz ochotę, daję ci zupełną swobodę. Gdyby chodziło tylko o to, aby oświadczyłaś na twoją korzyść, chętnie jestem gotowa wyznać wszystkie swoje uczucia. Frozyno, poczciwa Frozyno, a czy ty zechcesz dopomóc? Czyż trzeba nawet wybrać? Chciałabym z całego serca. Wiedzi dobrze, że mam sobie dość ludzką naturę. Aż nadto lubię wyświadczać ludziom przysługi. A co dopiero, gdy widzę młodych kochających się tak poczciwie i szczerze. Jakże wtedy wziąć się do rzeczy? Proszę cię, pomyśl! Porać tam co? Znajdź sposób odrobienia tego, co się działała. To nie tak łatwo. Co tyczy się matki, ma ona na tyle rozsądku, aby można ją było nakłonić, aby przelała na syna to, co przeznaczyła dla ojca. Ale największa bieda to to, że pański ojciec jest pańskim ojcem. To oczywiste. Myślę, niby, że zachowa ciężką razę, jeśli dostanie od kosza i wcale go to nie usposobi do pańskiego małżeństwa. Trzeba by wtedy, aby zerwanie wyszło od niego samego i aby w jakiś sposób mógł zarazić się do Marianny. Masz słuszność. Wiem, że mam słuszność, ale to jeszcze mam. To by była zatem droga, ale Michowi jak znaleźć, kto uczcić świadki. Czekajcie, a gdyby postarać się o jakąś kobietę, nie ma to młodą, skuteczną, niby coś w moim rodzaju, która by przebrała na prędce pod jakimś dziwacznym nazwiskiem markizy lub wicehrabinę. Podejmuję się mówić ojca, że jest to osoba, która oprócz nieruchomości ma 100 tysięcy talerów gotowiśnie, że zakochała się z nim, w nim śmiertelnie i pragnie zostać jego żoną. A nie wątpię, że da się złapać, bo on ostatecznie kocha pannę bardzo, wiem, ale cośkolwiek bardziej kocha. Słowo. I skoro omawiany jego blaskiem, zgodzi się ustąpić ciebie. Mniejsza o to, że później czeka go ciężkie rozczarowanie co do owej markizy. Bardzo dobry pomysł. Pozwólcie mi tylko działać. Przypomina mi się jedna przyjaciółka, która nada się tutaj doskonale. Bądź przekonana, Frozyno, mojej wdzięczności. W każdym razie, urocza Marianno, pozwól, abyśmy zaczęli sprawę od zjednania matki. To już byłby duży krok naprzód. Uczyń, błagam ze swojej strony wszystko, co będzie w tej mocy. Użyj wpływu, jak czytaj przywiązanie do niej. Rozwieśmy twoje wymowy, wszystkie potężne czary, jakie niebo włożyło w twoje oczy i usta. Nie poniekaj tych czułych słówek. Niech jak próśb i przymiennych pieszczot, którym to pewna nikt dobrze ci nie potrafi. Uczynię co w mej mocy, nie zaniedbam niczego. O, zdjęca mnie przyszło macochę w rękę, a pani macocha nie bardzo się odmieniła. Czyżby kryła się za tym jakaś tajemnica? Ojciec idzie! Karosa gotowa. Możecie jechać choćby zaraz. Skoro jedziesz, ojcze, może ja będę pani towarzyszył. Nie, zostań. Mogę pojechać i sam. Będziesz mi potrzebny. I cóż, Kleancie, pomijając kwestię maco, jak ci się wydaje ta młoda osoba? Jak mi się wydaje? Tak, to sądzisz o jej księciu, urodzie, wykształceniu. Cóż zatem? Jeśli mam mówić szczerze, muszę przyznać, że się rozczarował. Robi wrażenie skończonej kokietki. Figura dość niezręczna, uroda średnia, a rozmych nader pospolity. Nie myślicie, że mówię to,
to, aby cię zniechęcić, królowicz ta ma co, ta czy inna, już wyrobi jeszcze wyznaczenie. Mówiłeś jednak, że... Powiedział mi parę grzeczności, które mi było ciebie, aby zrobić ci przyjemność. Zatem nie masz do niej żadnej sympatii. Ja? Ani trochę. Bardzo tego żałuję, bo nie będzie takiego człowieka, który chroni o cię w głowie. Otóż, patrząc na nią, zacząłem zastanawiać się nad swoim imieniem. Stwierdziłem, że świat miałbym prawo głową kręcić się w drogę zażenia tak młodą osobę. Ten zgod sprawił, że postanowiłem odstąpić od tego wywiązania. Jedna się prosiłem, że jestem z tego rozwiązany. Byłbym pod tym tobie, gdyby twoja tak, nie tak wyraźna nie. Nie? Obie, za żonę? Za żonę. Posłuchaj, ojcze. To prawda, nie jestem zbyt zachwycony tą panienką, ale by ci zrobić przyjemność, gotów jestem ją zaśmiecić. Nie, synu, jestem rozsądniejszy niż myśl. Pozwól, ojcze, zadam sobie ten przymus dla ciebie. Nie, nie, małżeństwo nie może być szczęśliwe bez prawdziwego przywiązania. To może znaleźć się z czasem. Wszak mówią, że miłość jest często po tym małżeństwa. Nie, nie, zdanie powinien puszczać się na takie próby. Potem są z tego przykre skutki, za które nie chcę odpowiadać. Gdybyś coś do mnie czuł. A wtedy to co innego. No ale cóż, skoro tego nie ma. Pójdę za pierwotnym zamiarem i sam ją poślubię. A więc, ojcze, skoro tak trzeba, bo mam złożyć ci serce i wyjawił naszą tajemnicę, wiedz, iż płakałem Mariannę od pierwszego dnia, gdy ujrzałem na przechadzce. Zamiarem moim było prosić cię o możliwość zaślubienia jej. Trzymała mnie jedynie świadomość twoich zamiarów i obawa twojego gniewu. Czyś odwiedzał ją w domu? Tak, ojcze. Często? Dość często, jak na tak krótki czas. Czy dobrze cię przyjmowano? Bardzo dobrze. Lecz nie wiedząc, kim jestem, to właśnie przyczyna zdziwienia Marianny. Czy wyjawiłeś swoje uczucia i zamiary? Owszem, mówiłem nawet z matką. I jakże przyjęła oświadczenie? Bardzo życzliwie. A córka? Czy odwzajemnia uczucie? Jeśli mam wierzyć temu, co mi okazuje, sądzę, że mam niejaką przychylność. Bardzo brawo, że wiem, czego się trzymać. O to mi właśnie chodziło. Otóż, wiesz, synu, co ci powiem? Że musisz z łaski swojej wybić sobie tę miłoskę z głowy, poniekać wszelkich kroków względem osoby, którą ja sobie wybrałem i jak najprędzej zaślubić tę, którą ci przeznaczam. Więc tak, ojcze, w ten sposób igrasz ze mną? Dobrze, zatem, że cię zaszło już tak daleko, obiecuję ci, że nie poniekam Marianny i że nie ma ostateczności, do której bym się nie posunął, by wytrzeć ci zdobyć. Jeśli ty masz zgodę matki, ja może znajdę inny środek. Jak to, Wiesiu? Ty byś miał ojcu stawać w drodze? To mnie ojciec staje w drodze, ja mam prawo pierwszeństwa. Czyś nie jestem twoim rodzicem? Czyś nie jest mi winien uszanowania? To nie są rzeczy, w których będziecie winny, że ty byłeś rodzicom. Już nie zna takich względów. Wyrzekniesz się Marianny? Nigdy! Kija! Dawajcie prędko kija! Panowie, co to? Panowie, co się dzieje? Drwię sobie z tego! Paniczu, powoli! Powoli! A to bezczelnik! Panie, panie, litość! Nie ustąpię ani kroku! Panienczu, własnemu ojcu? Puść mnie, ja go nauczę! Panie, własnego syna? Nie jak mi, ale syna... Niech więc Jakub sam rozsądzi, powie, czy mam słuszność. Więc dobrze. Niech pan to pytanie. Niech pan się to daje. Kocham pewną osobę i pragnę ją również zaślubić. A ten bezczelny obwieś duży się w niej również i chce się o nią starać wbrew mej woli. A, czyż to nie jest potworne, aby ten stawał w drodze własnemu ojcu? Proste uszanowanie nie powinno go trzymać z dala od osoby, którą ja sobie wybrałem. Ma pan słuszność. Niech mi pan pozwoli z nim pomóc. Więc dobrze, mówię. Skoro ojciec uczynił cię swoim sędzią i ja się nie zdragam, również pragnę oddać sprawę pod twoją winę. Czyni mi pan wielki zaszczyt. Pokochałem młodą panienkę, która patrzy na uczucie przychylnie i przyjmuje z tkliwością moje wyznanie. Tymczasem ojcu zachciewa się stawać poprzez naszej miłości swymi pretensjami. Ma pan słuszność. Czy nie wstyd w jego wieku myśleć jeszcze o małżeństwie? Czy mu przyszło odgrywać rolę swojego kochanka? Czy powinien zostawić młodszym tej roli? Ma pan słuszność, co kpiny. Niech mi pan pozwoli, że jestem dwa słowa. Sen nie jest taki pomylony, jak pan twierdzi. Mówi wcale roztropnie. Powiada, że świadom jest szacunku, jakim jest pan winien. Kłonie się jedynie w pierwszym zapędzie, ale obecnie gotów jest poddać się pan, co pan skazał. Gdyby być pan zechciał lepiej się... z nim obchodzić, weźmy na żonę osobę dla jego gustu. Jeśli o to chodzi, powiedz mu, Jakubie, że w ten sposób może wszystko u mnie uzyskać i że ty ją przymaniam. Zostawiam mu zupełną swobodę wyboru. Niech mi pan pozwoli z nim pomóc. Widzi pan, że ojciec nie tak uparty, gdy ci pan żony nie daje. Twierdzi, że tylko zuchwalstwo pańskie mu się nie podoba.
mówię. Możesz go zapewnić, że byłby miał do Mariannę, znajdziemy mnie najlepszego syna i nie uczynił nic przeciwko jego woli. Wszystko załatwione, zgadza się. Ach, doskonale. Że załatwione. Zgadza. Bogu dzięki. Teraz mogą panowie spokojnie pomóc ze sobą. Nie ma już problemu. Nie mogliście się dogadać, bo jeden nie mógłby go zrozumieć. No poczciwie, Jakubie. Wdzięczny ci będę całe życie. Nie ma za co, panie. Zobowiązałeś mnie, Jakubie. Zasłużyłeś sobie na nagrodę. No, będę pamiętał. Całuję rączki. Chcieli przebaczyć ojcu chwilę uniesienia. No. Upewniam, że szczerze żałuję mego postępu. A ja serdecznie się cieszę, że wreszcie przyszedłeś do rozsądku. Jakiś ty dobry ojcze, czy to tylko pragniesz zapomnieć moim błędem? Łatwo przychodzi rodzicom zapomnieć błędów dzieci, skoro wrócą na drogę obowiązku. Jak to? Żadnej urazy wychowasz do szaleństwa? Przyjednałeś mnie w zupełności swoją powolnością i posłuszeństwem. Przyrzekam ci, ojcze, że aż do grobowej deski zobaczy tam pamięć twojej dobroci. A ja ci przyrzekam, że nie ma rzeczy, której byś ode mnie nie uzyskał. Ach, ojcze, niezbędnie nie żądam. Dosyć mi dałeś. Dałeś mi Mariannę. Co? Przyrzekam ci, ojcze, że zbyt wiele ci już zawdzięczam i że wszystko się dla mnie mieści w twojej dobroci, która raczy mi oddać Mariannę za żonę. Któż ci obiecał? To któż ci powiedział, że ja chcę oddać Mariannę? Ty, ojcze. Jak? Oczywiście. Jak to? Toż ty obiecał, że się jej wyrzekasz. Ja? Wyrzec się? No tak. A nie myślę. Nie odstąpiłeś od zamiaru ubiegania się o nią? Przeciwnie. Trwam się tym bardziej niż kiedyś. Ty, obiecił, ty znowu zaczynasz? Nic nie zdołam odmienić. Zobaczysz, niego ci przyjaka się wezmę do siebie. A myśl, ojcze, najpierw. Zabraniam pokazywać mi cię na oczy. Bardzo mi przyjemnie. Wyrzekam się ciebie. I owszem. Wydziedziczam cię. Jak się ojcu podoba. I darzę cię swoim przywęzłem. Schowaj ojciec dla siebie swoje dary. Ach, w porę pana zostaje. Prędko, proszę za mną. Co się stało? Niech pan idzie za mną. Powiadam, dobra nasza. Jak to? Mamy czego nam trzeba. Co? Skarb ojca udało mu się przychwycić. Jak to wygląda? Prędko, za mną. Złodziej! Złodziej! Rozbójnik, morderca! Do Boga wierzy! Jestem zgubiony, zamordowany, gardło mi pod drzwiami. Kradli moje pieniądze. Co to może być? Co się z nim stało? Gdzie uciekł? Gdzie się ukrył? Jak go znaleźć? Gdzie szukać? Gdzie pędzić? Może tu? Nie, nie ma go. O, może tam. Kto to taki? A, trzymaj! A, mam gdzie oddać! To ja sam. Zmysły tracę. Nie wiem, gdzie jestem. Kto jest? Co robi? Twoje biedne zło. Mój kochany przyjacielu, wydarto mi ciebie, odkąd mi ciebie wydarto, straciłem moją podporę, moją kolczenkę, moją radość. Nic już tu po mnie na tym świecie, bez ciebie żyć mi niepodobna. O, stało się, umieram. Umarłem! Boże Panie! Czy nikt się nie znajdzie, kto by mi wstrzecił, oddając mi moje złoto, albo chociaż wskazując, kto je ukradł? Co mówisz? Nie ma nikogo. Ten, co mnie okradł, od dawna musiał mnie obserwować. Pewnie wybrał moment, kiedy rozmawiałem z synem wyrodnym. Spieszmy, pójdę sprowadzić sędziego. Cały dom każe się przepatruje. Sługi, służące, syna, córkę, siebie samego. Oje, co tu ludzi naokoła. Kogo nie spojrzę, już go podejrzewam. W każdym widzę złodzieja. Ej, tam, co to za głosy na górze? Czy to złodziej? O kimże to tam mówią? Przez litość, jeśli ktoś zna jakieś poślaki, niech mi je wskaże. Patrzą na mnie wszyscy, śmieją się!
Przysiągłbym, że wszyscy pomagaliście mu w ugradzeniu. Dalej, prędko. Komisarz, policjantów, katy, szubienice. Wszystkich każę powiesić. Cały świat powierzę. Wszystkich, byleby tylko znaleźć moją światłkę. A jak jej nie odnajdę, to sam się potem powieszę. Niech pan przyzna na mnie. Znam swoje rzemiosło. Bogu dzięki. Nie pierwszyzna mi łapę złodzieja. Chciałbym mieć tyle razy po 1000 franków, ilu ludzi posłałem na szubienicę. Wszystkie władze poruszyłem, aby zajęły się tą sprawą. Jeśli mi nie odnajdą moich pieniędzy, sąd przed sąd zawezmę. Należy dopełnić wszelkich formalności. Ile pan powiada, że mam w szkatułce? Okrągłe 10 000 tala. 10 000 tala. 10 000 tala. Wcale poważne kradzież. Nie ma dość straszliwej kary za tak potworną zbrodnię. Gdyby to miało ujść na sucho, żadna świętość nie byłaby już bezpieczna. W jakiej walucie była ta suma? W nowiutkich luidorach i pistolach pewnej wagi. Kogo pan podejrzewasz? Wszystkich! Żądam, abyś pan aresztował całe miasto i przedmieścia. Najlepiej będzie, niech mu pan pierwszy nie poszedł nikogo. I starać się ostrożnie wyłapać jakieś pośladki. A potem dopiero z całą surowością przystąpić do wydobycia skradzionych pieniędzy. Ja zaraz wrócę. W tym czasie niech go zażną, przybiegł mu nogi, pokoju go rzeczącej wody i powieszył powałem. Kogo? Złodzieja? Mówię pyszaki, którego rządza mi przysłał, a którego chcę przygotować, by tego nie przysłał. Nie o to teraz chodzi. To jest właśnie pan, z którym trzeba pomówić o innych. Proszę się nie przestraszać. Jestem człowiek bardzo wyrozumiały. Wszystko pójdzie jak po maśle. A także proszę o medytację. Zatem nie trzeba nic zatajać. Daję słowo. Wystąpię jak z dom, najlepiej u gościa jak należy. No to chodzi. Jeżeli nie ugoszczę pana państwa tak, jak bym pragnął, to wina rządzy, który przycina mi skrzydła, narzucam mi oszczędności. Łajdaku, o co innego idzie, nie o kolację. Gadaj natychmiast, co wiesz o pieniądzach, które mi skradziono. Skradziono pan? Tak, młodszej, jeśli natych, każę cię natychmiast powiesić, jeżeli nie oddasz. Mój Boże, niech się pan nie wymyśla. Mówiłem panu, że to uczciwy człowiek. Nie czekając naszego pokoju do więzienia, opowie dobrowolnie wszystko. Tak, mój przyjacielu. Jeśli wyznasz całą prawdę, nie stanie się nic złego. Mój pan cię sobie wynagrodzi. Okradziono go dzisiaj. Nie podobno, byś tego się wiedział. Wyborna sposobność, aby się rzeczyć na rządcy. Odkąd wkręci się do domu, wszyscy zagrają, jak on, jak wszyscy tak jak on zagra. A jak je dzisiejsze, także dobrze zapamiętam. Ty mam rotę? Niech pan da spokój. Mówiłem panu, że to porządny człowiek. Zbiera widocznie myśli, aby uczynić zadość pańskim chęciom. Panie, jeśli mam powiedzieć całą prawdę, myślę, że to rządzę składał wyśródek. Valery! Tak. On, który stawał się taki wierny? Właśnie, jestem przekonany, że to on wziął. Ale z czego tak myśli? Z czego? Podaję, z tego. Myślę, z tego co myślę. Trzeba wskazać wyraźnie, na czym to opierasz. Widziałeś go koło miejsca, gdzie były ukryte pieniądze? Oczywiście. A gdzież były? W ogrodzie. Właśnie widziałem o ludzi w ogrodzie. A w czym był schowany? W szkatułce. To widziałem u niego szkatułkę. Jak się wyglądała ta szkatułka? Przekonamy się zaraz, czy to ta sama. Jak wyglądała? Tak, jak wyglądała. Wyglądała jak szkatułka. To się rozumie, ale opisz ją nieco dokładniej. No taka duża szkatułka. Ale przecież tak już tak mówiła. Mała. No nie bym miała brać się z tej strony, ale mówię, że duża przez wzgląd na zawartość. Jakiego koloru? Koloru? Tak. Koloru, niby kolor, może mi pan podda wrażenie? Jakie? Nie była szara? Nie, brązowa. Brązowa szara, właśnie to miałem mówić. O nie, nie ma wątpliwości, z pewnością ta sama. Pisz pan, panie komisarzu, zapisz pan jego zeznania. O nie ma, komu dziś można ufać? Po tym, co się stało, wierzę, że byłbym zdolny okraść sam siebie. Panie, właśnie rządca nadchodzi. Niech mu pan bodaj nie powie, że to ja go wydałem. O, zbliż się. Wyznaj najczarniejszy postępek, najniegodziwszy zamach, jaki kiedykolwiek popełniono na ziemi. Ale o co chodzi? Jak to zdradza? Nie rumienisz cię za swoją zbrodnię? Jaką zbrodnię? Ale jaką zbrodnię, bezwstydny? Nie wiesz niby, o czym mówię. Puszczą
udawać. Cała rzecz odkryta. Dowiedziałem się o wszystkim. Jak śmiałeś nadużyć mojej dobroci? Jak mogłeś wciskać się w dom, aby mnie zdradzić? Aby mnie podejść w sposób tak haniebny? Panie, skoro więc wszystko odkryte, nie będę się niczego wypierał, ani nie będę szukał urzędu. Ej, czyżbym sam o tym nie wiedział? Trafił się do mnie? Zamiarem moim było mówić z panem już od dawna. Czekałem tylko pomyślniejszych okoliczności. Ale skoro tak się stało, zaklinam, abyś nie unosił się i raczył wysłuchać mojego usprawiedliwienia. I cóż to za usprawiedliwienie możesz przytoczyć, złodzieju nikczemny! Panie, nie zasłużyłem na takie nazwisko. To prawda, zawiniłem ciężko wobec pana, ale zważywszy na wszystko, błąd mój jest do przebaczenia. Jak to? Do przebaczenia? Taki zamach, taki bezkarny rabunek! Przez litość nie rusz się pan takim gniewem. Skromnie wysłuchasz, przekonasz się, że zło jest mniejsze niż ci się wydaje. O, nie tak wielkie, jak mi się wydaje. To moja krew, to moje wnętrzności, ty mi cierpcze. Krew pańska nie dostała się w niegodne ręce. Osoba moja i pochodzenie nie przynoszą jej bynajmniej wstydu. Nie stało się zgoła nic, czego nie da się naprawić. Tego też żądam, abyś oddał coś na Boga. Honor pański już ma pełne zadośćuczynienie. Ja tu nie podważam honor. Powiedz mi, co cię popchnęło do takiego czynu? Jeszcze pan pyta? Oczywiście, że pytam. Bóstwo niosące ze sobą usprawiedliwienie wszystkich błędów, do których przywodzi miłość. Miłość? Tak, miłość. Ładna miłość, słowo na mnie. Miłość do moich dukatów! Nie! Panie, nie bogactwo mnie skusiły. Nie to mnie olśniło. Przysięgam w rzeczy wszystkich pretensji do twojego majątku, bylebyś mi zostawił to, co posiadam. Nie zostawiam wszystkich diabłów! Nic nie zostawiam! To szczyt bezczelności. Chcieć zachować owoc kradzieży, jakiej się na mnie dopuścił! Szpan to nazywasz kradzieżą? Ja to nazywam kradzieżą. Taki skarb! Prawda. Skarb najcenniejszy, jaki pan posiadasz, to pewne. Ale nie traci się go przecież zostawiając go w moich rękach. Błagam pana! Ten skarb jest tak pełen grochów. Jeśli masz trochę serca, nie możesz mi go odmówić! Ani nic głowy! Cóż to wszystko ma znaczyć? Przysięgliśmy sobie wiarę i posłuszeństwo i że nic nas nie rozłączy. No, naprawdę, zdarłoby. Piękny para. Śluby. Tak, przyrzekliśmy, że będziemy do siebie należeć na zawsze. Ja ci to wywiję z głowy, bądź pewny! Śmierć tylko jedyna zdoła nas rozłączyć. Czy się zapalił do moich pieniędzy? Mówiłem, niechciwość popchnęła mnie do tego. Nie te sprężyny, które pan przypuszcza, poruszyły mnie serce. Pobudki szlachetniejszej natury stały się źródłem tego postępu. On chce tu we mnie umówić, że przez chrześcijańską miłość dybie na moje pieniądze. Ale ja sobie z tobą poradzę, bezczelny odwrócił. Sąd zrobi z tobą należyty porządek. Uczynisz pan jak zechce. Jestem gotów zciepić wszystko z twojej ręki. Ale błagam, bądź pani przekonany, że jeśli stało się złe, mnie jedynego należy obarczyć winą. Córka pańska nie ponosi tu żadnej kary. Myślę sobie, doprawdy, to byłoby dość szczególne, jakby jeszcze moja córka miała maczać palce w takim łajdactwie. Ale przede wszystkim chcę odebrać moją własność. Zaraz mi tu śpiewaj, gdzie ją schowałeś? Ja? Jesteś tu, u pana. O, moja droga. Mówisz, że jest jeszcze tu w domu? Nie. Nie, nie. Jak to? Ja? Co nie? No nie jest tu w domu. O, to dobrze. No, a powiedz mi teraz, nie naruszyłeś jej? Ja? Naruszyć? A krzywdę pani robisz mnie i tak samo jak i mnie. Pałałem do niej jedynie uczuciem pełnym szacunku i bardzo dziękuję. Pałałem do moich szacunków. Wolałbym raczej obrazić się myślą najlżejszą, niż zbyt jest na to czysta. Moja szkatułka zbyt uczciwa. Tak, panie. Był. Co? Zresztą, pani Klot może wszystkim poświadczyć. Co? Ola, także wspólniczką tej sprawki? Tak, panie. Była świadkiem naszych wzajemnych zobowiązań i dopiero upewniwszy się o moich uczuciach, zdołała i pomogła nakłonić pańską córkę, żeby dała mi swoje słowo. To co znowu? Czyż obawa przed sądem całkiem pomierzała mu zmysły? O jakiej rzeczy ty znowu córkę bredzisz? Mówię panie, że ledwie z największym trudem zdołałem nakłonić pańską córkę do wyznania pragnień mej miłości. Córka
podpisała przyrzeczenie małżeństwa? Tak, panie, i ja również. O nieba! Nowe nieszczęście! Pisz pan, panie komisarzu. O, cóż za zbieg niedoli! Cóż za nawał rozpaczy! Dalej, pełni pan obowiązki swego urzędu. Opisz go pan, jak należy. Jako uwodziciela i opryszka. Jako uwodziciela i opryszka. Nie zasłużyłem na te imiona. I gdy się wykryje, kim jestem... O, córko wyrodna! Córko niegodna takiego ojca! Więc tak wypełniasz nauki, jakich ci nie szczędziłem? Śmiesz wdawać się z miłostki z tym tu nikczemnym złodziejem? Zarędziasz się poza mymi plecami bez mego pozwolenia? Zabiegliście się oboje. Drzwi i tęga kłódka będą najlepszą gwarancją twego posłuszeństwa. A dla ciebie, bezczelny owiesiu, szubienica będzie jedyną odpowiedzią. Niech pańskie uniesienie będzie sędzią w tej sprawie. Mam nadzieję, że będę chociaż wysłuchany, zanim usłyszę wyrok. Nie, pomyliłem się. Nie szubienica. Gołę połamać nie będą, że chcę. Ach, ojcze! Zaklinam cię na ojcowską miłość. Nie posuwaj się do ostatnich granic rodzicielskiej surowości! Oto Walery, człowiek, który uratował mnie z jak wielkiego niebezpieczeństwa, które mnie dotknęło. To dzięki niemu zawdzięczasz życie córki, którą... Dojdziesz to wszystko, pania Luki. Wolałbym, aby pozwolił ci się utopić, niż żeby zrobił to, co zrobił. Zaklinam cię na ojcowską miłość, a... Nie chcę słyszeć. Sprawiedliwość niechaj robi swoje. Zapłaci za moje plecy. A to szczególna natura. Cóż to, panie Harpagonie? Bycie wielce zburzonym. Panie Zerwicz, jestem najnieprzeczny, jestem zdrowy. Cóż za zawikłania i kłopot. Właśnie w chwili naszego kontraktu. Oto łotry. Zdrajca, który pogwałcił najświętsze prawa. Dał się pod maską mego sługi do mego domu, aby mnie okraść i uwieść mi córkę. A panie, cóż to za kradzież, o której pan ciągle bredzi? Mieli ze sobą przyrzeczenie małżeństwa. Ta zmiana ciebie dotyczy przede wszystkim. Mój przyjacielu, więc oto ty powinieneś wytoczyć skargę i przeprowadzić na swój koszt wszelkie kroki prawne, aby pomścić się za jego zuchwalstwo. Nie jest moim zamiarem zaślubić kogokolwiek przemocą, ani zabiegać o serce, które nie jest wolne. Ale co do pańskiej sprawy, jestem gotów poprzeć wykład. O, oto pan komisarz, bardzo dzielny człowiek. Przyrzekł mi wypełnić jak należy swoje zadania. Opisz go pan jak należy i przedstaw jego zbrodnię w najjaskrawszym świetle. Ale ja nie pojmuję, jakiej zbrodni się ktoś może dopatrzyć w miłości, którą żywię do pańskiej córki. Skoro jednak okaże się, kim jestem, kara, która wedle pańskiego mniemania czeka mnie za te tajemnice sobie. Za te wasze bajeczki. Roi się dziś na świecie od tych dobrze urodzonych opryszków. Od tych szarbierzy ciągnących korzyści z tego, że nikt ich nie zna i upierających się bezczelnie w byle znakomite nazwisko. Wiedz pan, że nazbyt dumnym jestem, aby stoić się w coś, do czego nie miałbym prawa. Cały Neapol może zaświadczyć o moim urodzeniu. O, uważaj lepiej, co mówisz. Ryzykujesz więcej niż myślisz. Mówisz do człowieka, który cały Neapol zna na tylu i który z łatwością może się poznać na twoich powiastkach. Nie jestem człowiekiem, który mógłby się czegoś obawiać. A jeśli Neapol jest panu tak znany, na pewno wiesz, kim był Don Tomasz Bialburci. Pewnie, że wiem. Mało kto znał go tak jak ja. Don Tomasz czy Don Marcin nic mnie nie obchodzą! Za pozwolenie. Pozwól mu pan mówić. Chcę powiedzieć tylko, że to właśnie jemu zawdzięczam światło dzienne. Jemu? Tak, jemu. Żarty sobie stroisz. Wymyśl inną historię, która cię nie powiedzie. Nie próbuj się ocalić w ugarstwa. Niech się pan raczej liczy ze słowami. To nie są żadne ugarstwa. I nie mówię nic, czego nie mógłbym dowieść. Jak to? Śmiesz mówić, że jesteś synem Don Tomasza Bialburci? Tak, i jestem każdemu to w oczy powtórzył. Śmiałeś w istocie nie lat. Dowiedz się po swoim zawstydzeniu, że jest już lat 16. Jak ten, o którym mówisz, zginął z żoną i dziećmi, uchodząc wraz z licznymi i znakomitymi rodzinami. Przez prześladowanie mi, jakie nastąpiło po zamieszkach na polu. Tak, ale pan zrozumiał. Dowiedz się ku swojemu zawstydzeniu,
że syn jego liczący wówczas 7 lat wraz ze służącym ocalił się z rozbicia na hiszpańskim okręcie. I że ocalony syn stoi oto przed tobą. Dowiedz się, że kapitan po okrętu poszedł do mnie z tym papier. Wychował jak własne dziecko i wyłożył do służby wojskowej. Przed niedawnym czasem dowiedziałem się, iż mój ojciec nie zginął, jak przypuszczałem. Gdy przyjeżdżał tędy, udając się w poszukiwanie jego śladów, przez niebo zesłany przypadek dał mi poznać uroczą Elizę. Widok jej czynił mnie niewolnikiem jej względów. A gniew twojego ojca stał się siłą, która kazała mi zamieszkać w tym domu. Siła mojego przywiązania zrodziła we mnie zamiar znalezienia rodziców, a to był ktoś inny posłuch. Ale jakie inne siameski, prócz słów, mogą zaświadczyć, że cała ta historia właśnie nie jest kłamstwem pozwolonym na pozorach prawdy. Kapitan hiszpański jakoś wiatr, wyciągnął karabinową mojego ojca. Agatowa bransoleta, którą matka włożyła mi na rękę. Stary Pedro, usługa, który ocalał wraz ze mną. Ach, po tym co słyszę, i ja mogę zaświadczyć, że nie kłamiesz. Zgoła wszystko, co mówisz, wskazuje mi jasno, że spotykam w tobie brata. Pani mą siostrą? Tak, sercem zadrżało od początku twego opowiadania. Matka bowiem, którą spotkanie to uczyni tak szczęśliwą, 1000 razy powtarzała mi o niedostatkach rodziny. A niebo nie dało nam zginąć. Udałyśmy się do Genui, gdzie matka czekała resztki spadku rozszarpanego podczas naszej nieobecności przez krewnych. Zaś my, chodząc przed barbarzyńską surowością krewnych, przybyliśmy tutaj, aby pełnić życie pełne żałości i niedostatku. O nieba! Niezbadane wyroki wasze! Jakiś to dowód, że w waszych rękach spoczywa moc czynienia cudów. Uściskajcie mnie, dzieci, zjednoczcie wasze uniesienia z radością szczęśliwego ojca. Ty? Ojcem naszym? Ciebież to matka opłakiwała tak długo? Tak, córko, tak, synko. Ja jest Don Tomasz de Albuci, który przez lat 16 ukrywał się pod mianem Anselma, pragnąc ukryć pamięć nazwiska, które przyprawiło mnie o tyle udręczeń. Więc to syn pański? Tak. A na panu zatem będę doszukiwał się skradzionych 10 000 talarzy. On miał je ukryć? O, tak jest. To mówisz? Czy pan wie, że nic nie mówisz? Owszem. Pan to mi przed chwilą zapisał jego zeznania. Pan mógłbyś sądzić, jeśli ja byłbym zdolny do tak haniebnego czynu? Zdolny, niezdolny, chcę widzieć swoje pieniądze! Nie dręcz się, ojcze, i nie oskarżę nikogo. Mam pewne poszlaki w twojej sprawie. Przychodzę ci powiedzieć, że jeżeli się zgodzisz, abym za śluby Mariannę, otrzymasz pieniądze z powrotem. Gdzież są? Nie miotle mi się łapy. Są w bezpiecznym miejscu. Wszystko zależy teraz tylko ode mnie. Pozostaje tylko ojcu decydować, co wybierasz. Odejść Mariannę, czy stracić szkatułkę. Nic nie ruszono? Angelo, czyli powiedzieć, czy jest twoim zamiarem przystać na to małżeństwo i dołączyć twoje zezwolenie do zgody matki. Ale panu jeszcze nie wiadomo, że pozwolenie to dzisiaj nie wystarcza. I że niebo wraz z mym bratem, który tu stoi przed tobą, oddało mi ojca, od którego dziś zależy moja ręka. Niebo, moje dzieci, nie wracam, bo to abym sprzeciwiał się waszym pragnieniom. Panie Karmagonie, domyślasz się zapewne, że wybór młodej osoby skieruje się raczej do syna niż do ojca. Nie każ sobie tłumaczyć tego, co nie jest przyjemne słyszeć i zgódź się, jak ja się godzę, na te oba małżeństwa. Abym mógł zebrać myśli, trzeba by było mi wpierw ujrzeć moją szkatułkę. Ujrzysz ją, ojcze, zdrową i nietkniętą. Nie mam pieniędzy na wyposażenie dzieci. Dobrze, więc znajdę ją za pana. Niech cię o to głowa nie boli. Więc zobowiązujesz się ponieść wszystkie koszta. Ależ dobrze, owszem. No, czyś zadowolony? Dobrze. Ale pod warunkiem, że na pensjonat sprawisz mi nowe ubranie. Zgoda. Chodźmy wtedy cieszyć się radością, który ten szczęsny dzień nam niesie. Hola, panowie, hola. Za pozwoleniem, jeśli łaska. Któż mi zapłaci za protokół? Nie idź po protokole. Dobrze, ale ja wcale nie mam ochoty pracować za darmo. Ho, ho, ho! Jaką zapłatę masz pan od tego? Możesz go ty pan powiesić. Proszę, Josie, jak się więc szacić? Tak, prawdę mi o kijem? Na kłamstwo chcę uwierzać? Może tak, panowie, chcieli mu przebaczyć to szczerstwo. Zapłacić, widzę, niech i tak będzie.
A teraz pójdźmy podzielić się tym niespodziewanym szczęściem z waszą matką. A ja pójdę uściskać moją kochaną szkarkę łukę. Oh,